Siema, 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 z tej strony Mendy, a dzisiaj ze mną jest, jak zawsze... Adixu, witam, witam. I właśnie witam. Dzisiaj z Adixem, dzisiaj w ogóle zobaczyłem, że spodobają wam się ostatnio wyzwania, czasowe wyzwania. Czy umiecie zostawiać lajka, suba, dzwonka, no i komentarz szybciej niż jakieś wyzwanie. I dzisiaj mam dla Adixa wyzwanie i dla was widzowie kolejne wyzwanie, więc no myślę, że zrobicie teraz to wyzwanie. I część wyzwania już pewnie macie, jak macie suba, to część wyzwania pewnie jest zrobiona, więc macie łatwiej. No właśnie. Teraz tak, Adixu, jesteś gotowy? No jestem. Dobra, ustaw się tu na linii, bo wyzwanie będzie troszeczkę trudniejsze. Zobaczymy, czy w ogóle się Adixowi uda. I drodzy widzowie, najpierw powiem, co wy musicie zrobić. Wy musicie, zostawię tutaj pod tym odcinkiem łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczka i napisać komentarz. Napiszcie komentarz, na przykład w sumie, co mogliby widzowie napisać? Może, czyliby szkołę? Albo na przykład wolą zdalne czy stacjonarne? O, napiszcie, czy lubicie szkołę. Napiszcie, lubię szkołę, nie lubię szkoły, napiszcie. Zobaczymy, ile was będzie. Dobra, no i teraz tak, Adixu, ty tu startujesz i twoim zadaniem jest przynieść mi urządzenie do sprawdzania wody w kolanie. Znaczy, no do urządzenia w kolano, takie tam. Co? Poczekaj, gdzie ty idziesz? Ej, chodź. A, jest teraz, no. Ona jest gdzieś w szpitalu, ja ci nie powiem gdzie. Znaczy, dobra, podpowiem ci, jest to młotek, z jednej strony płaski, z drugiej strony taki... ja ci nawet go pokażę, a nie pokażę. No, z jednej strony ma taki światełko, z drugiej strony taki kolec. Widzowie już wiedzą, co to jest, więc... Dobra. Widzowie gotowi, Adixu gotowi, czas, start! Dobra, zobaczmy. Dobra, gdzie to może okay, być? Widzowie już tu... pewnie mają łapkę, mają dzwonka. Teraz pewnie już piszą komentarz. Mam. O, dobra, czekaj. To jest to? Wow. Ej, dobra, udało ci się szybko. Myślę, że może niektórzy, którzy wolno piszą. Właśnie, jak ktoś pisze na telefonie? Gdyś nie powiedział, że to ma światełko, to nawet tego nie wziął. No jest, to było to. To nie wiem, do czego to w ogóle jest. Myślę, że to do wody w kolejne. To raczej do wbijania. Dobra, trochę widzę, prosiło mnie, żeby powiedział, jak się robi zadania wszystkie, bo niektórzy są nowi na Brookhaven i nie wiedzą, jak robić zadania, więc dzisiaj idziemy zrobić zadania. I drodzy widzowie, piszcie od razu mity w komentarzach. Piszcie mity, że sprawdzą jakieś mity wasze. No. Więc idziemy no, dzisiaj robić wszystkie zadania. I tak, drodzy widzowie, mam pobraną mapę Brookhavena. Jak chcecie, jutro też pokazał, jak wygląda pobrana mapa Brookhavena i latać i parakryt element, piszcie też, to wam pokażę. I sprawdziłem dokładnie, da radę zrobić na moment dzisiejszy tylko 3 zadania. Tylko 3. Kurde, to troszkę ta szkoda, ale jestem ciekawy właśnie, kiedy będzie można zrobić wszystkie, bo ich jest ile? 10? Tak, 10. Więc teraz tak, widzowie, pierwsze zadanie zaczynamy od zapalenia wszystkich tych 4 kluczy. Dokładnie, 5 też jest gdzieś zaprogramowany. Później ta tablica też już jest zaprogramowana, z tego co widziałem. Te wajchy są zaprogramowane i tu też jest zaprogramowane. To wszystko wam później pokażę, pokażę wam już pobranego Brookhavena. Dobra, mamy. I tak, jeżeli uruchomimy tamte 4 klucze, lecimy teraz do tego. Niektórzy mogą nie wiedzieć wszystkich tych zadań, więc robimy je. Więc no, dobra. Później też wam pokażę, jak wygląda w ogóle pobrany Brookhaven, ponieważ tam jest dużo więcej ciekawych rzeczy, których normalnie iście nigdy nie widzieli w życiu. Lecimy sobie tutaj. I bierzemy sobie kod. Zapisz kod. 76521. 76521. Dobra jest. Tak, dobra, lecimy. I teraz lecimy z tym kodem, który Adixu tutaj zapisał. 76521. Do kina! Tak, lecimy do kina! I wpisujemy go w kinie, wtedy zapali nam się pierwsza lampka. Zresztą już ten domek, wiesz który? Zaraz, wiesz, na z pazurami, tak. A, dobra. I gdy już mamy pierwszy kodzik, to bierzemy sobie go, szczytujemy, to jest 76521. W czasie, kiedy go wpiszemy, damy enter, zmienia się film na twórcy Brookhaven, jak znalazł to miejsce. Czekaj, ten z kodem był jakby w lewym dolnym, ale nad bazą wojskową, nie? Że z pazurem. Z kolcami, ten z pazurami, to na samym dole nad bazą wojskową. A, dobra, no to zrespię go już. Dobra. I teraz tak, gdy sobie wejdziemy do tego domku, kolejnym naszym zadaniem jest zabrać sobie pazurki. Tylko no, musimy poczekać ten. Dobra, pazurki są na strychu tego domku. Dobra. On jest nad bazą wojskową. Tylko pazurki są tu. Okej, okay, mały pazur. Zawsze jak widzimy w inną stronę, zauważyłeś? Co? Zawsze w inną stronę jak widzimy po te no, ale to jest chyba taki standard. Następna rzecz, żeby jak najszybciej teraz to polecieć, bierzemy sobie drabinkę.
I z drabinką wchodzimy tutaj. Kiedyś próbowałem wchodzić tamtędy, jednak jest to bardzo złe, po prostu tutaj na dach. Jak ktoś ma wynajęte, to po prostu przez wynajęte kogoś lecicie. I klikacie ten guziczek. Nie to wziąłem, zrobiłem. Alek zleciał. I teraz, jeżeli już macie te pazurki, macie to, to powinny nam się palić dwa światełka. Zaraz zobaczymy, czy się palą dwa światełka. Tak jest, palą nam się dwa światełka. Jedno jest to zrobienie filmu w kinie, a drugie jest zapalenie na kościele tego guziczka. Jest. Pokażemy widzom jeszcze jeden sekret związany z tym wszystkim. No to powiem tak. Do samego kościoła trzeba się udać. W czasie, kiedy zrobicie drugie zadanie, kiedy drugie zadanie zostanie wykonane, odblokowuje wam się pewien fajny sekret. Gdy weźmiecie sobie grób, pod grobem odblokowuje wam się przycisk i jesteście na filarach. No i to jest jakby prezent za odblokowanie drugiego guzika. Czyli możliwość wejścia sobie na filary. Wchodzisz na filary, czy nie wchodzisz na filary? Powiedz, że ja to nie grób, to jest, wiesz? No grób, w grobie z tyłu masz guzik. Aha, dobra, widzę, no. Zapomniałeś już? Wow, w ogóle dobra, tu się jeszcze pali, jak ty się teleportujesz. Jest jeszcze ciekawe, taki laser był, jak się przeteleportowałeś. O kurde. No. Ej, dobra, to jest naprawdę ciekawe. Dobra, i lecimy teraz po jeszcze jeden kod. On jest teraz pod tym filarem. Co? Ty byłeś w tym filarze? Nie. Ty się tu nad tym filarem pojawiłeś? Ja byłem na filarze i spadłem zaraz z autobusem, no. A to ja byłem na tamtym. I tam się pokazało. Aha, to się na inny dało. To losowo jeszcze daje, dobra. Kolejną rzecz jest, mamy tutaj, to jeszcze trzeba będzie to sprawdzić. Więc widzicie, widzowie, oglądając odcinki, dowiadujemy się zupełnie nowych rzeczy. I mamy tutaj kolejny sekret, pisz 28005. 28005. Dobra. 28005. Dobra. Dobra. 28005. Idziemy teraz do kina i odpalamy kolejny film już. Kolejny film, tak jest. Dobra, 28005, żeby nie zapomnieć. Musicie też pamiętać. Klikacie 28005. Oj. I odpala wam się kolejny film już budowaniem nowego Brookhavena. Nie tego starego. Dobra. Idziemy zobaczyć teraz kodzik. I to jest w ogóle najciekawsze jest to, że w czasie, kiedy się teleportujecie, teraz musimy jeszcze sprawdzić, to sprawdzimy zaraz dokładnie. Widzicie, macie pierwsze zadanie, drugie, trzecie i tylko tyle na dzień dzisiejszy można zrobić zadań. A Dixu, jeszcze musimy to sprawdzić. Chodź szybko do kościoła. Do kościoła? Tak jest. Jadę. Musimy to sprawdzić. Musimy to sprawdzić. Jesteś w kościele? Walczymy. Dobra, ja jestem. Kliknij w ten guzik. Czekaj. Dobra, tylko muszę tylko drabinę się... Klikaj, no. Czekaj, muszę drabinę jeszcze... Nie, no, z tyłu, na dole, w grobie ten. A, w grobie ci chodzi, tak, dobra. Ten, no. I patrzcie, Zoe, na to. Wow! A, też go widziałem, taki laser był, no. Dobra, widzowie, ale mimo wszystko będziemy musieli to sprawdzić w kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się, do kolejnego odcinka. Siema!